24 listopada odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrz Głuszycy Alicji Ogorzelec. Przypomnijmy, że to głuszyccy radni zadecydowali o przeprowadzeniu kolejnego referendum w sprawie odwołania burmistrza Alicji Ogorzelec. Poprzednie referendum zorganizowane zostało w czerwcu 2012 roku. Spośród ponad 7,5 tysiąca uprawnionych do głosowania do urn poszło wtedy około 1700 osób, co przełożyło się na frekwencję rzędu 23%. Zabrakło wtedy niespełna 300 głosów, aby referendum było ważne. Kolejna próba odwołania burmistrza Ogorzelec ma związek z trudną sytuacją finansową gminy oraz negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej za wykonanie budżetu. Jak argumentował wiceprzewodniczący Rady Miasta Głuszyca Janusz Rech, po raz drugi z rzędu burmistrz nie uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu. Poza tym gmina Głuszyca jest jedną z 48 jednostek samorządu terytorialnego, która nie będzie w stanie uchwalić budżetu na rok 2014 ze względu na swoją sytuację finansową. Uchwała o zorganizowaniu referendum przegłosowana została przez radnych stosunkiem głosów 11 do 3. By referendum było ważne, w listopadzie do urn musi pójść około 2000 mieszkańców Głuszycy.